Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam was razem z kolei! Dzień dobry! No i witamy was w kolejnym odcinku z Toka Boka Live, czy Toka Boka World, Toka World, Toka Boka... Toka Boka, Boka Live World, Boka, to będzie idealnie. To w sumie jest tylko takie dopowiedzenie, bo ta gra nazywa się Toka World, a nie Toka Boka. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie zwiedzać studio filmowe, no dokładnie bo wiecie, tak. Jesteśmy youtuberami, profesjonalistami, mamy profesjonalne studio filmowe za nami w postaci półki i krzesła. Ale moi drodzy, jakoś tutaj trzeba żyć. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona, mam nadzieję, że na kanale więcej, czy około, ale też subek zostawiony, ponieważ tam nagrywamy w sumie prawie codziennie gierki mobilne, tak, więc jak chcecie sobie pooglądać, to myślę, że startujemy, prawda? Tak, tak, wchodzimy, tak, tak. Proszę bardzo. Gdzie tu się... Tak, jeden. Po prostu... Czemu mi się dwa kliknęło? Hej, ja no w takim razie może, możesz dopiero wejść do budynku, jak na przykład jest tylko i wyłącznie na drugim piętrze. Ale jak to mnie pani nie zna? Pani wie, kim ja jestem? Ja jestem sławnym, ale najsławniejszym... Ale ja tutaj tylko przechodniem jestem, proszę mnie wpuść, ja o, nie, nie, nie. Sprzątam. Nie, niech pani zobaczy, ta osoba jest też super sławna, jesteśmy super sławnymi ludźmi, jak to nie możemy wejść na do studia filmowego, ale ja tu co? Ja tylko sprzątam, ja tu tylko sprzątam, ja tutaj nie chcę wejść na żaden plan, ja tutaj sobie przechodziłam tylko i wyłącznie, tutaj... I co pani zrobi, na policję zadzwoni? Wcale nie, bo jesteśmy ale, bardzo ważni. Ale czego to nielegalne jest? Co my tu mamy? Darmowa kiełbaska. Nam, 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 nam. O, darmowy szaszłyk. Przepraszam bardzo, czy ja mogę... O, przepraszam upadł, bardzo, upadł. Czy ty właśnie wszedłeś na jakiś nielegalny tutaj plan filmowy, bo nie jesteś aktorem. Przychodzisz, pierwsze co robisz, to kradniesz komuś kiełbaskę z grilla. Zasada 5 sekund, prawda? Jak mi spadło na asfalt, to jak w, jak w Czekaj, ciągu ale ty tylko zrzuciłeś podniósł... na asfalt. Nam, nam, my tu nam, w ogóle nam, nie nam. Powinniśmy być, my tutaj nie jesteśmy aktorami jak będę, w ten sposób. Jak będę chory, to dzwoni na pogotowie. Wiesz co, tutaj mi ten, to ciasto. Proszę to ciasto. Może masz tutaj kole. Ja nie chcę koli, ja nie to jest w ogóle, niczego. Proszę stąd wyjść. To jest moja, moja tutaj... Ochrona! Ochrona! Dobra, dobra, już, czekaj. Ja chcę zobaczyć to ciasto. Nie wygłupiajmy się. Jakie ciasto? To jest ciasto? Tak, to jest ciasto. O. 5 sekund. Zjedzone, całe. Zjedzone. Po prostu, o co tak, my tu? Hop. Co my tu mamy? O, chcesz szlafrok? Czy nie, taki, nie chcesz jesteś... szlafroka, ja wyglądamy bardzo lubię moje wystarczająco ten. Modnie, nie? Ale mi by się przydał taki modny portfel ze złotą kartą, żeby mieć, wiesz, milion pieniędzy na koncie, w razie czego. Ty sobie tutaj chodź z kolą, ja będę sobie chodził z moim portfelem. Czy ja mogę dostać wodę? Co ja tu nie ma... Kicia! Ja chcę kota. Weź mi tę kolę w ogóle, zrzuć. Ja nie cierpię gazowanego picia. Będziesz teraz... Ej, ten kot jest jakiś sławny, zobacz, tak, on tutaj ej. Ma... Patrz, grzebyczek do grzebywania, proszę bardzo. Do grzebywania? Ale zobacz, co ma tutaj pod tym, pod tę, to jakby pokrywką. Ma jedzonko, proszę mu dać. On nie chce? Chyba nie ma jak go na... O, jest, uwielbia, nakarmiony. Zobacz, w ogóle to jest mój najlepszy przyjaciel i mnie nie interesuje, że on jest tutaj gwiazdą filmową i prawdopodobnie ten pan, który był obok, był jego opiekunem tak. I wcale nie był aktorem. Nie mogę już jeść? Czekaj, najadłeś się, zżarłeś całego grilla komuś. Jak możesz w takim razie teraz gdzieś wcisnąć kanapkę? A wodę? Ja chcę wodę, ale daj ja muszę mi wodę. Być, ja muszę być na daj mi wodę! O, będę miał na czapce wodę, trzeba być nawodnionym, pamiętacie, żeby pić... Ile trzeba pić dziennie? 2 litry. 2 litry wody dziennie, trzymajcie ją na czubku głowy w razie czego. A co możesz tutaj... mi dać ten w rączkę? Wodę? Tak. Może sok? Tak w ogóle, nie, ja chcę wodę, daj mi wodę. Myślisz, że tutaj kot z ręki i kot z głowy się zaprzyjaźnił? Nie wiem, chyba bardziej będą ze sobą walczyć na śmierć i życie, no tak nie, mi się wydaje. No nie, zobacz, oni są tutaj najlepszymi przyjaciółmi, ja już widzę tę, tę miłość pomiędzy nimi. Czyli co? Czekaj, a nie ma tutaj nic z drugiej strony? Nie, to jest koniec. A, okej, okay. Zobacz, to jeszcze radio możemy włączyć, jeżeli byś chciał. A, idziemy na górę, nie tam chcesz jest... mieć radia? Po co mi radio? No, żeby była ładniejsza muzyka, prawda? Nie, ja wolę mieć dźwięk wybuchów w tle. Wow, to jest studio okay, filmowe, pamiętaj. Po prostu chcesz mieć te piu-piu-piu. O nie, nie, to jest studio filmowe, powinniśmy mieć taki dźwięk śmiejący się widowni za każdym razem. O nie, to nie, jest takie... nie, to było przerażające. Po prostu powiedziałbyś cokolwiek, to jest takie... Ha, 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 ha. Poczekaj. I wtedy mówię im, to nie koń, to moja matka! To był najśmieszniejszy moment tego filmiku, możecie już wyłączyć. No dobra, tak czy inaczej... Czy możemy dalej przejść do zwiedzania, ponieważ ja bym chciała być możemy kosmitą. Możemy być superbohaterem! A czy mogłabym być kosmitą? Poczekaj, bardzo ważne, super ważne. To wszystko zdejmujemy. Nie chcesz mieć swojej czapeczki? Nie chcę mieć mojej czapeczki, bo mam strój superbohatera. O.
A ja nie chcę być superbohaterem, ja chcę być kosmitą. Jak to kosmitą? Ja chcę być kosmitą. Tak. Z kotem na głowie. Nie, zostaw mojego kota na głowie. Ja chcę być kosmitą, dokładnie. To jest moje, mój cel życiowy. O, to ty jesteś moim teraz największym wrogiem. Ja cię będę pokonywał. Hej. Naprawdę, jaki ty masz problem, że tutaj po prostu bardzo miły i w ogóle przyjazny i elokwentny kosmita z dwoma kotami jest twoim wrogiem? Co on ci zrobił? Jesteś kosmitą. To tyle. Ale ja nic nie zrobiłam. Ja nic nie zrobiłam, sobie chilluję. Porywasz mi kota i chcesz mu zrobić lobotomię. Czy widzisz, żeby temu kotu coś działo? Nie wiem, ale kosmici porywają różne krowy porywają na przykład z pola. Czy patrzysz się na tego kosmity i myślisz, że on by coś ci porwał? Źle mu z oczu patrzy, zwłaszcza z tego z trzeciego. Przepraszam bardzo, to ty ukradłeś całe jedzenie z grilla. Ale to kosmicie źle z oczu patrzy. Poczekaj, musimy odegrać w takim razie... O, dzień dobry, mogę opaskę? Dziękuję. Po co ci opaska? Mam okulary. Mam okulary i opaskę. To w ogóle wygląda jak twoja, nie wiem, jakaś twoja matka czy coś i ona mówi, że ty teraz musisz przejąć dobry, moc. Dobra, przepraszam, pan tu jest nie. To jest pani! Jak to pani? To jest pan. To jest pani, absolutnie. Pan. Wiesz co, dobra, naprawdę? Potrzebujemy tak, co my tu w ogóle... Chwila. Co tutaj... O! O, scenografia, proszę bardzo. A jakie są inne jeszcze, jakbyś bardzo ważne. Mi pokazać? Co my tu więcej mamy? Poczekaj, włóż mnie w UFO jak już. Gdzie ty tu masz UFO? Tutaj musisz wejść do tej O, tutaj są wszystkie rzeczy w ogóle! Mikrofon, bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne, tylko ja bym chciała siedzieć w UFO. Czekaj, mikrofon, o. Ktoś musi być mikrofonowym. Proszę pana, pan będzie dzisiaj mikrofonowym. Właśnie zyskał pan nową pracę. Zamiast bycie gościem od strojów jest pan mikrofonowym. O, przy okazji zyskał pan jeszcze jedną pracę. Jest pan mikrofonowym i kamerzystą jednocześnie. Ale on nie ma umiejętności. To nic. To nic, i tak mamy mały budżet na ten film. Czy ja mogę dostać UFO? Co to jest? Czy ja mogę zabrać moje wszystkie... Co to jest? Nie wiem, co to jest. O, rozumiem. Okej, to daj może chmury. Poczekaj. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze dalej. Las, jeszcze dalej. Miasto. Jeszcze dalej. I tutaj weź, daj UFO. Mi ten, tak. Daj mi UFO, daj mi księżyc. No ale księżyc przecież... Ja chcę na górze być. A to jest green screen. Księżyc się dodamy sztucznie. A tu zobacz, damy za tobą takie coś, o. Daj mi księżyc. Jaki księżyc ci dać? Tam jest księżyc, tam gdzie stąd wziąłeś UFO, to tam jeszcze był księżyc. No i co z nim? Ja chcę być, żeby... O, proszę bardzo, ja tutaj sobie żyję, ja... Dobra, najważniejsza rzecz. Uwaga, akcja, musimy mieć klaps, przepraszam. Tu jest klaps, po lewej. Klik. Po lewej. Tu... O tu, uwaga, ciach. Chwila, a co to jest? Poczekaj. O, jakie ładne niebo tam to było, mam takie pomysł. Różowe. Czekaj. O. Okej. Okay. O. Dobra, i weźmy na górę. I ten księżyc też musi być bardziej na górze. Perfekcyjnie, perfekcyjnie, o, księżyc na górze. Uwaga, uwaga, akcja. A ty złoczyńco, kosmito ty, dawaj mi mojego kota, chcesz mu zrobić sondę, nie powiem gdzie, nie pozwolę na to, oddaj go. Czy kosmita nie potrafi mówić po polsku? Widzę, że trzymasz wodę w jednej ze swoich macek, co ty powiesz na to, żeby dostać drugą? O, zgodził nie, się. Nie, mój kot! Proszę bardzo, znaczy... proszę bardzo. Masz wodę drugą, kot nam jest na razie nie po... Nie chciałem do kosza, chciałem go na bok odłożyć. Chciałem go na bok... Exterminate, wypłoszyć, kot zabić, Kot będzie bezpieczny w śmietniku. Ja ci tu zaraz pokonam cię, mam tutaj... Dynamit, uwaga, 3, 2, 1. Poczekaj, potrzebujemy teraz green screen. Potrzebujemy green screenowy wybuch, uwaga. Uwaga, 3, 2, 1. Boom. Hej! I nie ma kosmity, proszę bardzo, pozwolę ci się. Gdzie jest twoje ubranie? O tu. Proszę ale bardzo. Ale ja chcę być dalej kosmit. Czy ty zrobiłeś z misia kosmitę? Tak. Proszę bardzo, to jesteś ty, ja się czy jeszcze możesz muszę... oddać mi kota ze śmietnika? Nie wiem, czy się da z kota ze śmietnika. Czy możesz go wyjąć ze śmietnika? Bardzo bym chciała, żebyś go wyjął ze śmietnika. Nie wiem, czy się da.
Chocolate Boy jest to bardzo istotne, ja się bardzo teraz zżyłam z tym kotem. To jest mój ulubiony kot, ja bym chciała go wciąż mieć w ręce, a ty go włożyłeś do śmietnika. Zaraz zobaczymy, poczekaj. Chocolate? Chyba nie. Chocolate, czy ty go wrzuciłeś w dziurę śmietnikową i on nigdy już... Kot is gone. Wyłączamy komputery, nikt tutaj nie był, nikt nie widział, ty też tutaj nie było. Idź szukaj kota. Hej, mordo. Mordo, idź. Nie możesz jej tam włożyć, ona jest zbyt duża jak na ten śmietnik, gdzie wrzuciłeś mojego kota. Kamery nie mogą tego widzieć. O, one to widziały. One to widziały. One to zapisały. Uciekamy stąd. Chocolate, przepraszam, ja nic nie zrobiłam złego. Dopóki zauważą, że wielka gwiazda kocia telewizji została eksterminowana w nicość, w śmietniku, szybko uciekamy stąd. Chocolate. Idziemy na górę. Cicho, nie odzywamy się, wszystko jest w porządku, okay. Wszystko jest okej. Okay. Idziemy na górę. Co my tutaj na górze mamy? Na górze mamy pieska, o, patrz. Chciałaś mieć kotka, nie martw się, masz pieska. Dziękuję bardzo, to też jest miłe ze swojej strony. Czy jestem już głodny, mniej? Nie, jesteś cały czas głodny, nie będziesz żarł tego arbuza, ty nie arbuz, ananasa. Może kawki? Przecież ty nie lubisz nawet ananasa, masz. Więc co próbujesz się tutaj kawkę? Ten... Co a próbujesz może oszukiwać? Ciasteczko? Nie, a ja może... już się też najadłam. A może... Czoklet, ja muszę dbać o swoją dietę, idziemy stąd. No dobrze, idziemy. Co teraz tutaj jest? Zobacz, o, to jest chyba prostownica, prawda? Tam z gdzie? Tyłu. Co, jak? O! O, chcesz wyprostować moje włosy? O, zobacz, to rzeczywiście sobie wyprostowało mi włosy, co to nie jest? Że one są... What? O, zobacz, to jest jakby set... ten, jak to się nazywa? Na Boże Narodzenie. Tak, dokładnie, to jest Boże Narodzenie. W sensie nie Boże Narodzenie, to jest taka typowa komedia romantyczna. Nie, bardziej wydaje mi się, że takich Kevin sam w domu, wiesz? A może? Tak w ogóle, jak się czujecie z tym, że tyle miesiące jest koniec roku? Nie przypominaj. Przepraszam. Pizza! Okej, czy mogę wziąć boombox na czubek głowy? Możemy odegrać scenkę? Nie możemy. Bo może ktoś tutaj z oglądających oglądał ten film, będzie wiedział, co to za scenka. Tylko nie wiem, czy ja mogę ten boombox sobie na czubek głowy. Nie, nie możesz w takim razie. Do ręki. Do ręki. Uwaga. Masz cudownie. Jaki? Uwaga. Tak, i trzeba zrobić tak. I... dobra. I teraz wyobraź sobie, że ty śpisz. A ja podchodzę pod... wiem, pod, co, dobrze, już skończyliśmy. Pod budynek, tak, ja wyciągam boomboxa w górę i puszczam... To nie jest ze SpongeBoba? Taka była stawa w SpongeBobie, wiesz o tym? Nie, to było w jakimś filmie romantycznym. Nie, to że było on też wtedy puścił. SpongeBobie. I wanna know what love is. A nie, to ja znam tylko i wyłącznie tę scenę ze SpongeBoba, gdzie jest właśnie ta jedna postać, która strzela boombox i jest chyba Squidward, który tak się tą poduszką przyciska. Tu jest muzyka inna! Patrz! O! Tajemnicza! Tajemnica, co tutaj są co za tajemnice? Co my mamy za tajemnicę? Czy możemy okno otworzyć? Nie, tu jest mikrofon. A co jest tam tutaj w tym garażu, jakbyś mógł go otworzyć? O, tu jest sklepik, okej. Krokczok. Chcesz sobie krokczoki? Nie, bo już nie mam ręki, mam w jednej... Słuchaj, ja jestem bardzo tutaj zapracowaną kobietą. W jednym mam psa, w drugiej mam wodę, tutaj mam na głowie kota, to zauważyłaś bardzo... jedną rzecz? Co? Producenci tego filmu chwalą sami siebie w gazecie. Jest VVU Winners, czyli że VVU wygrało coś. Tak, czy to jest studio VVU, to jest dokładnie studio. Czy możemy sobie wejść tą drabinką na górę? Możemy! Ale nie możemy wejść jeszcze wyżej. O, proszę bardzo, zostań za kratami, jak tam, gdzie powinieneś co być. Co my tu jeszcze ma? O! Mam pomysł. O, rozumiem. Czekaj. Piccolo, zobacz, truskawkowe. Piccolo truskawkowe. Najlepsze. Moja droga. No? Za bycie sławnymi osobami, proszę bardzo. Wcale nie bycie osobami, które właśnie wtargnęły na plan filmowy i ochronę i ściga. Za bycie sławnymi osobami. Halo, przepraszam, czy ja też mogę? Nie. Nie, masz wodę. Ty możesz możesz być tam. Ja czekam. Bing. Dziękuję. Czy da się to wypić teraz? Nie, możesz to po prostu wlać sobie do nosa i to jest tylko i wyłącznie to, co możesz zrobić. Ja chciałem to wypić. Chcesz mieć bąbelkowy katar? Proszę bardzo, gratulacje, właśnie no, ale dobra. Ale dobra. Moi drodzy, to by było na tyle. To by było tyle, jeśli chodzi o naszą wielką karierę filmową. Tak, wcale nie ściga nas ochrona ze tak, wszystkich pięter. Tak, więc jakby co to, jakby co, hej, jakby co? No. Nie znajdą nas. No cóż, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!